Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo omówię Ci problem widzenia barwnego u kandydata na budownictwo. Także jak zamierzasz podjąć decyzję o kierunku studiów, masz jakieś zacięcie, że tak powiem, inżyniersko-budowlane, to to wideo być może jest dla Ciebie. Witam, czy mógłby mi Pan odpowiedzieć na pytanie, czy z zaburzeniami widzenia barw mogę podjąć studia inżynierskie na kierunku budownictwo, a następnie starać się o uprawnienia budowlane i pracę kierownika budowy. Nie rozpoznaję większości tablic zestawu Ishihary. W życiu codziennym z rozpoznawaniem barw podstawowych raczej nie mam problemów, choć zdarza mi się pomylić przy niektórych odcieniach kolorów. Z góry dziękuję za odpowiedź. Odpowiadając na to pytanie, no jeżeli masz jakiekolwiek doświadczenie z budowami, no wiesz, że praca budowlańców związana jest głównie z narażeniem na upadek z wysokości powyżej 3 metrów. No, z mniejszych też się zdarza, ale 3 metry jest taką sprawą graniczną. No i przynajmniej na dzień dzisiejszy przy pracach na wysokości powyżej 3 metrów rozpoznawanie barw nie jest wymagane. Nie jest wymagane, czyli nie jest to przeciwwskazaniem zdrowotnym dla przyszłego budowlańca. I jest to jednak w kontraście do widzenia tak zwanego przestrzennego, stereoskopowego, gdzie brak tegoż to widzenia przestrzennego z jakiegokolwiek powodu dyskwalifikuje Cię do tego zajęcia. I dotyczy to szczególnie wszelkiego rodzaju zezów, nawet które były w dzieciństwie operowane, no, kosmetyczny efekt jest ok, natomiast widzenie obuoczne z reguły się wtedy prawidłowo nie wykształca. Także powtarzam jeszcze raz, barw rozpoznawać nie musisz, ale widzieć przestrzennie musisz. Na tym kończę. Jeżeli to wideo rozwiązało Ci jakiś problem lub ewentualnie Ci się podobało, daj lajka, daj kciuka. Jak nie jesteś jeszcze moim subskrybentem, a chcesz więcej takich materiałów, to już teraz zapisz się do mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy. Linki są tutaj po mojej prawej stronie, po Twojej lewej. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. I do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Nawiasem mówiąc, otrzymuję bardzo wiele maili od takich osób nieprawidłowo zakwalifikowanych na studia budowlane. No niestety, wcześniej czy później będziesz musiał zostać dopuszczony do prac wysokościowych, a jednooczność z jakiegokolwiek powodu jest tutaj zdecydowanym przeciwwskazaniem. Tak więc, jak masz podobny problem, to nie żałuj czasu na wizytę u okulisty, nawet wizytę prywatną, aby po prostu rozwiać swoje wątpliwości przed podjęciem tej ważnej życiowo decyzji. Także jest to decyzja na całe życie, kim zostaniesz w przyszłości. Bye bye, mówił Darek Kraśnicki i jeszcze raz zapraszam Cię na kolejny film.